Hej, witajcie w kolejnym odcinku. To nie jest taki odcinek z serii, ale po prostu pomyślałam, że najlepiej będzie go wrzucić, choć nie wiem, czy nie powinnam go wziąć pod moje historie. Dosłownie parę sekund temu ta sytuacja się zdarzyła. Ja nie wiem, ten głos brzmiał znajomo, ale no, wiecie jak to są z tymi, jak jest z tymi telefonami. Troszkę jednak głos modyfikuje. Chodzi o to, że zadzwonił do mnie numer. Był obcy, ale raz pomyślałam, że może to jakiś, nie wiem, kurier, bo wiecie, często zamawiam te paczki i teraz nic nie zamawiałam i bałam się, żeby mi znowu czegoś nie przywieźli. No i niestety musiałabym znowu płacić za coś, czego nie zamawiałam. No, wolę dmuchać na zimne. Słuchajcie, ja dzwonię pod ten numer. W ogóle tego numeru nie znam. I ktoś odpowiada, Aga? Ja mówię, tak. A osoba mówi, o Boże, jestem twoją fanką na YouTube. Masz takie fajne filmiki, życzę ci dużo powodzenia. Czy coś takiego. Słuchajcie, ja nie wiem, skąd ta osoba miała mój numer. Ale po prostu cieszę się, że nawet niektórzy moi fani jakimś cudem dostali mój numer. I dzwonią do mnie, wspierają mnie w mojej twórczości. Bardzo się cieszę, że moje wczorajsze tłumaczenie piosenki Faded przyjęło się tak dobrze, bo czytałam komentarze, wstawiłam tam serduszka i tak dalej, przyczepiłam również informacje, żebyście pisali pod tym jednym komentarzem te pozytywne i negatywne, ponieważ no, po drodze jest dużo hejterów, a nie mam zamiaru sobie psuć dobrego humoru. Pytają ludzie, dlaczego dalej tak są, jest tak mało filmików. Ja już na to pytanie wczoraj odpowiedziałam. Po prostu są wakacje, jest gorąco, mega gorąco, słuchajcie. A w dodatku w wakacje wiele osób gdzieś wyjeżdża. Ja już w wakacje byłam tutaj w Grudziądzu. Na razie. I jeszcze jadę do Jarosławca w sierpniu. Powiem wam tak, że no oczywiście... Wakacje w domu to też jest fajna rzecz, zwłaszcza, że tutaj obok mnie, w moim mieście jest pełno zabytków. Możecie sobie na przykład wakacje, jeżeli nie macie kasy na, no bo czasami tak jest, na różne wyjazdy, możecie sobie wziąć kogoś na jakieś lody czy coś, albo chociaż zrobić jakiś piknik, bo wreszcie, w końcu, żeby dobrze się bawić, niepotrzebna jest góra hajsu, tylko dobre towarzystwo i fajny pomysł. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mnie oglądają i wspierają w mojej twórczości. I proszę Was, piszcie dalej, co sądzicie o tym tłumaczeniu i oczywiście piszcie, jakie kolejne piosenki mam śpiewać. Ktoś powiedział, zaśpiewaj I'm Gonna Show You Crazy. Tak, mam to tłumaczenie, tylko muszę je znaleźć, bo pisałam je parę miesięcy temu. Posłuchałam takiej wersji Harley Quinn i tak śpiewałam. Trwa batalia w głowie mej. I mówię, to będzie dobre. I piszę, nie? I po prostu pomyślałam, że będzie fajnie to zaśpiewać, chociaż tam jest trochę przekleństwa, to nie jest w moim stylu. Ale spróbuję dla Was, tylko muszę znaleźć ten zeszyt. Piszcie, czy chcecie koniecznie to. Jeszcze tutaj mam starą piosenkę, którą kiedyś sama napisałam dla kogoś, tylko nie wiem dokładnie dla kogo, bo ja tu mam, o, mam parę zeszytów z piosenkami. Poznałam też takie stare, kiedy jeszcze dopiero zaczynałam tworzyć piosenki, bo też takie własne chciałam coś własnego stworzyć, a nie tylko tłumaczyć. Więc słuchajcie, kochani, wracając, te I'm Gonna Show You Crazy pojawi się niedługo, jeśli chcecie. Oczywiście, jeśli macie propozycję na inną piosenkę, to piszcie śmiało. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w mojej twórczości. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. Mam nadzieję, moi drodzy, że będziecie dalej na moim kanale, ponieważ to właściwie widzowie, nie tylko ja tworzę ten kanał. Dajcie mi ogromną siłę i motywację do dalszego nagrywania. Życzę Wam miłego dnia, udanych wakacji i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Trzymajcie się, cześć!